Witam się, witam moi drodzy w kolejnym odcinku na moim kanale. Przychodzę do Was z obiecaną właśnie prezentacją takiej drukarki do etykiet, którą dostałam na walentynki. Jak widać tutaj są chyba dwa czy trzy modele. Jest to model D11. Jest to etykieta, już Wam mówię, jak to się fachowo nazywa. Drukarka termiczna Nimbot. Nalepki do etykiet Nimbot. I już Wam zaraz pokażę, jak to wygląda. Może jeszcze przyjdziemy do formalności. Czyli mamy tutaj, zobaczcie. Cenowo oczywiście to jest z przesyłką 157,99 zł. Z przesyłką, bez przesyłki 100, chyba 139 zł. Tak. 159. 150, to jest cena 157,99. Cena bez przesyłki. I powiem Wam tak. Zobaczyłam to właśnie, tą drukareczkę na jednym właśnie z kanałów i ogrodniczych. I powiem Wam, że mnie to zainteresowało. No i mąż, wiedząc, że coś takiego mi się podoba, więc coś takiego mi kupił. Fajnie zapakowane jest pudełko. Tutaj oczywiście mamy całą tutaj instrukcję obsługi. Trzeba po prostu poczytać, popatrzeć. Nie wiem, czy akurat tutaj jest, wiecie, w języku polskim. Tutaj mamy tą właśnie, która tutaj się znajduje w pudełeczku. Ale tu jest po prostu wysłana na, po prostu na maila instrukcja obsługi tego modelu. Pisze, co się tutaj po prostu znajduje. Wiadomo, że małe urządzenie, niewiele tutaj jest po prostu rzeczy. Tak to wygląda. Może na razie Wam będę to pokazywać, żeby chaosu nie było. Jak to wygląda. Ja tylko pokazałam, jak dostałam w prezencie, jak wygląda. A dzisiaj już tak bardziej się skupimy. Wygląda to tak, moi drodzy. Tutaj w środku jest taśma zakładana. To Wam zaraz tutaj wszystko na tej instrukcji pokażę. Włącza się tutaj tym przyciskiem. Chyba tym przyciskiem. Słyszycie, jak fajnie gra? Także trzeba po prostu tak. Aplikację sobie zainstalować w telefonie, bo to się łączy urządzenie z telefonem, na Bluetooth oczywiście. I wtedy po prostu parujemy sobie i można wtedy po prostu użyć tego urządzenia, wybierając sobie po prostu, tam Wam pokażę zaraz na końcu wszystko, o co chodzi, w miarę postaram się wytłumaczyć. I sobie piszemy to, co chcemy na przykład sobie wydrukować na danej etykiecie. Taśma tutaj znajdująca się, wygląda, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Myśmy próbowali coś takiego, takie, widzicie, drobne naklejeczki. Jest po prostu tak zrobione, że jest to po prostu wodoodporne. Także ja sobie głównie z myślą na naklejanie na słoiki, bo mam też dosyć, wiecie, w piwnicy tak wilgoć. I tutaj sobie można napisać. Tutaj widzicie, na przykład było napisane test drukarki, bo wiadomo, musieliśmy wypróbować, jak to wszystko działa, żeby Wam można było pokazać. Taka taśma. Po prostu jak zwykłe, wiecie, naklejki. Jest taka śliska. I do tego oczywiście mamy ładowarkę do naładowania naszego urządzenia. Należy sobie to wyłączymy. O, fajny ten dźwięk, nie? Fajne, takie zgrabne. Spodobało mi się. Teraz przyjdziemy może do tej po prostu tutaj
Instrukcje obsługi, żebyście mogli dobrze widzieć. Tutaj widzicie tytułowe. Fajnie, bo duże, duże to jest, nie? Tutaj zobaczcie, jak to wygląda. Mam nadzieję, że tam dobrze, dobrze widać. Jeżeli ktoś sobie zechce, to sobie będzie mógł po prostu przeczytać i zapauzować. Ale powiem Wam, że fajne to jest. Spodobało mi się tutaj. Tutaj właśnie widać tu tą taśmę. Można ją wymieniać. Taką taśmę można sobie na Allegro spokojnie dokupić chyba 25 czy 26 zł. Zależy pewnie u jakiego sprzedawcy. Także widzicie, otwiera się tym tutaj zatrzaskiem i tutaj się właśnie tą tutaj taśmę wymienia. Wszystko tutaj jest fajnie opisane. Przepraszam, coś mnie katar dopadł. Także jeżeli ktoś właśnie zdecydowałby się na zakup, to tutaj po prostu dostanie instrukcję, będzie sobie mógł wydrukować, czy sobie po prostu pobrać i mieć na komputerze, sobie czytać, jak ktoś nie ma, wiecie, drukarki, nie? I tutaj mamy cały opis. Pewnie tam w tej malutkiej książeczce jest to samo, tylko tutaj widzicie, bardziej to jest wszystko przejrzyste. Także fajnie. Producent tutaj nam dał. Jeszcze dodatkowo. O. Mam raz, dwa, trzy, cztery, no można powiedzieć pięć stron tej całej tutaj instrukcji. Także można sobie śmiało przeczytać. Przewiduję, że tutaj to jest to samo. To samo normalnie. Gwarancja. Nie wiem, na ile gwarancja znają życie, to na rok pewnie. To samo jest, widzicie, jest to samo po prostu narysowane. Także prawdopodobnie to samo. Wszystko jest tutaj, tylko tam mamy po prostu większą wersję. Tutaj może być też tak, że w kilku językach pewnie jest, jak w wielu, wielu, wielu różnych urządzeniach. Także cóż, kochani. Z prezentacji to ja myślę, że to na tyle. Zaraz przyjdziemy do po prostu testowania, jak to po prostu będzie wyglądało. Fakturkę, wiadomo, trzeba sobie zachować, w razie jakby się coś popsuło, czy coś takiego. Także zaraz to sobie zabieram i pokażemy Wam, jak po prostu to takie etykietki przy pomocy takiego urządzonka się robi. O. Niewiele miejsca zajmuje, także myślę, że jak u mnie w sezonie ogrodniczym, to na pewno fajnie się sprawdzi. A też na różnego rodzaju słoiczki z przyprawami można sobie etykiety takie robić. Także widzimy się za chwilę przy testowaniu. I tak się, moi drodzy, prezentuje urządzonko po wyjęciu. Żeśmy próbowali i teraz Wam pokażę na teście. Tutaj takie niewielkie naklejeczki drukuję, korzystając z pomocy męża, bo trzeba zainstalować przede wszystkim aplikację na telefon i potem sobie wpisujemy daną po prostu tutaj czcionkę, którą chcemy wydrukować. Ja sobie przyniosłam sól, musi być oczywiście suchy słoiczek. I Wam pokażę, jak to będzie wyglądać. Aplikację trzeba zainstalować. Połączyć się przez Bluetooth. Wejść na tą aplikację. No, ale... Bliżej, test drukarki, tutaj było wpisane. Także tutaj skasuj i napisz sól. Teraz. Powiem Wam, że pomyślałam właśnie o tym, że coś takiego to bardzo fajne jest, wiecie, na ten, na etykiety, na słoiki, bo to jest po prostu, że nieprzemagalne jest taka drukareczka, sól. I teraz przechodzimy tutaj do urządzenia, ustawiamy sobie, ponoć można nawet i obrazek dodać do tego. O.
że tutaj jest wszystko, jak się zakupi, po prostu w instrukcji obsługi. Tak mniej więcej pokażemy, jak to ma wyglądać. Czcionkę sobie można wybrać, większą lub mniejszą. Pewnie myślę, że może nawet i wybór kolorów pewnie jest do tych etykiet. Także trzeba wszystko ogarnąć. Czyli widzę, że jest czcionkę jakąś sobie można wybrać, wielkość po prostu, żeby dobrze było widać. Także na razie takie testowe, próbne. Sól bierzemy sobie. Drukareczkę. Fajnie, fajny dźwięk wydaje, nie? O. Ciach. I wydrukuj. Jeszcze coś. Się nie połączyło. No dobra. O, i fajnie idzie. Widzicie, wyszło. Tutaj mamy sól. Drukuję. I sobie tutaj naklejamy. My tak na próbę wzięłam właśnie, bo nie miałam oznaczone, że sól, nie? To myślę, wezmę ten. Normalna naklejka. Jest to ten. Wodoodporny po prostu, wiecie? I o. Pyk. Oczywiście wiadomo, że musi być suche, żeby to się dobrze trzymało i elegancko. Już nie trzeba pisać, gdzieś na kartce dać mu przyklejać i w ogóle. I myślę, że fajnie mi się to, wiecie, sprawdzi w tym przypadku właśnie naklejek na słoiki z przetworami, bo też mam wilgoć w piwnicy i ten. I fajnie to będzie, nie będzie po prostu obłazić ten napis, nie? Także tak to wygląda. Można sobie nawet dokupić taśmę. Do tego taśma jest tutaj włożona. Z góry się wkłada tą taśmę. Także kochani, tak to się prezentuje. Tutaj jest, widzicie, ten. Otwiera się chyba 25 zł taśma na Allegro. Także tak się prezentuje test tego urządzonka. Fajna sprawa. Podpatrzyłam na kanale Moje Uprawy, dziewczyna właśnie ten robiła etykiety na nasiona w pudełeczkach i myślę, coś takiego by mi się przydało. A tu patrzcie, taka niespodzianka akurat, że mąż pomyślał i coś takiego mi kupił. Dobra. Więc tak, w pierwszej kolejności włączamy urządzenie. Urządzenie mam włączone. Posiłkuję się drugim telefonem. Włączamy Bluetooth, łączy się przez Bluetooth, jest potrzebna również lokalizacja, chociaż nie wiem po co. Chciałam może dokładnie pokazać, jak to będzie. Aplikacja już jest ten, zainstalowana, wchodzimy tutaj, dostęp do aplikacji, zaraz moment dojdę, jak ja mam stąd wyjść, chwilę, moment. Także ja się też dopiero tego uczę. Ok. Będzie dobrze. Jeszcze raz. Chwilę, moment. Dobra. Weszliśmy. Także weszliśmy w aplikację. Ukazuje nam się tutaj etykieta. I mamy tutaj etykietę do wydruku. Już działamy dalej. Wchodzimy sobie, klikamy. I dalej, tak, tutaj mamy tekst do napisania, także tutaj wpisz tekst. Dobra, wpiszemy sobie jakiś przykładowy tekst. Zobaczymy, czy on nam się tam pojawi. Dobra, ale błąd popełniłam, zaraz sobie tutaj go skoryguję, że z kropką, także można sobie skorygować, jak się pomylimy, jak najbardziej. Jeszcze w tym czasie. Dobra, mamy dżem. Przykładowe słowo. No dobra, co dalej? Tutaj potwierdź. Dobra, i tu mamy wice kursywy i plus i minus.
powiększenia lub pomniejszenia tekstu, czyli jest pogrubienie naszego tekstu. Tutaj mamy, zaraz, tutaj mam pogrubienie, tutaj mamy nachylenie tekstu. Wygląda tak. Ok. Dobra, wracamy tutaj. Można sobie tutaj ustawić. Musi się mieścić właśnie w tym, co widzicie, te czerwone właśnie się pojawiają przerywane linie, bo inaczej wam utnie napis. Także tak się to musi tutaj mieścić. I co my tu mamy dalej? Można sobie tutaj obrazki dodawać. Czekajcie, dobra. Usuń to na razie. To tutaj coś mi też wyskoczyło. Usuń. Dobra, jeszcze raz. Mamy tak, tutaj mamy takie naklejki, zobaczcie. Emocjonka. I tutaj się pojawia strój i takie inne. Makijaż, żywność nas na przykład interesuje. No i tutaj sobie wybieramy jabłuszko na przykład, nie? To jest bardzo dużo, można go po prostu ustawić jako mniejsze. Na razie go sobie nie zapisuję. Jeszcze raz wpisuję sobie tekst teraz. Piszemy sobie dżem jabłkowy. Dżem jabłkowy. Chwila, moment. Dżem jabłkowy. Dżem jabłkowy. Dobra. Zaraz będzie. Dobra, mamy potwierdź. Okej. I mamy wpisane. Dżem jabłkowy. Dobra, zaraz przejdziemy do właśnie tych emocjonek. I tak, bierzemy sobie, tutaj mi się zapisało to jabłko, więc go wykorzystamy. Bierzemy go tutaj. To jabłko, trzeba go zmniejszyć i tekst też zmniejszyć, żeby się mieścił w polu tutaj tego widzenia. Dobra. Chyba będzie potwierdź. Zaraz, potwierdź pewnie będzie, tak. Potwierdź, a i sobie teraz ustawimy. Zmniejszę sobie napis. Ten dżem jabłkowy. Ok. I zaraz sobie zmniejszę to jabłuszko. Ono nie chcę, żeby ono było takie duże. O, na przykład takie. No i mamy etykietę na przykład na dżem jabłkowy. Pomału, pomału, ale doszłam sama, jak to po prostu trzeba robić. Z mężem żeśmy nagrywali, ale myślę, że siądę wieczorem, może bardziej dokładnie wam pokażę. I bierzemy sobie teraz wydrukuj. Wydruk tutaj mamy. Klikamy sobie oczywiście. Ciężko jedną ręką, powiem wam, i na drugim urządzeniu. No i dobra. I mamy tutaj, fajnie nam to się, widzicie, zapisało. I teraz wydruk. I nam się zaraz tu wydrukuje. Już nam się wydrukowało i zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Dżem jabłkowy. I tak wygląda etykieta taka próbna wcześniej.